zaczynamy. Ósma edycja Pingla Cup. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim na pięknej, nowej hali. Pierwszy dzień turniejowy. Skrzaci i skrzatki. I ze mną skrzat, który nazywa się, przedstaw się... Artem Petriw. Artem Petriw. Artem, ja Artur, ty Artem, zobacz. To możemy sobie podać grabę. Zaczynamy się na AR, tak? Zaczynamy. I chyba tyle nas tylko łączy, bo ja w tenisa stołowego to nie grałem tak zawodniczo jak ty. Oczywiście w szkole podstawowej tak, a ty już grasz zawodniczo. Ile lat już trenujesz w sumie? No tak w sumie gdzieś 3 lata. W sumie gdzieś 3 lata, a masz lat teraz? 9. 9, czyli zaczynałeś jako 6-latek, tak? Gdzieś 5-6. 5-6, a jak to się stało, że wybrałeś tenis stołowy na przykład, a nie rzut kulą albo kolarstwo? Bo tenis jest taktyczny, a ja lubię taktykę. A, proszę bardzo, i tu mamy, proszę Państwa, całą tajemnicę. Jak ktoś lubi taktyczne gry, a to się teraz ci rzutem oszczepem może obrażą, że oni nie taktyczni, ale tam no coś pewnie też trzeba, nie? Umieć, wiedzieć jak ułożyć ciało, ale tak, tenis stołowy to jest taktyka, główka tutaj skupiona cały czas myśli. Powiedz mi, czy dużo czasu w ciągu tygodnia poświęcasz na treningi? Ile masz treningów tygodniowo? We wtorek, środa. Czekaj, jak to się nazywa? Czwartek? Tak. Czwartek. Nie, czwartek nie. Piątek? Tak, piątek. Piątek. Ile godzin trenujesz każdego dnia? Godzinę. No proszę. I trenujesz w klubie w Józefo? Józefowie. Józefowie. Czasami jadę w środę na... W środę jadę w ten... Gdzieś na inną halę? Tak. Tak? Gdzieś na inną halę. I też trenujesz. Świetnie. Jak dzisiaj tutaj zawody te oceniasz? Tak w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest ocena bardzo dobra, no 1 to taka słaba. 10, gdzieś 5. 10,5? Tak. 10,5 nawet poza skalę. Słuchaj, Artem, oprócz tenisa stołowego jeszcze jakieś dyscypliny czy coś innego Cię interesuje? Piłka. Piłka nożna? No proszę, jak każdego chłopaka. A ty jesteś prawo, leworęczny? Prawo. Prawo. A gdybyś miał okazję zaprosić na takie spotkanie przy koktajlu jakiegoś zawodnika tenisistę stołowego, tenisistę, z całego świata masz do wyboru, to z kim chciałbyś się spotkać? Z Miłoszem. Proszę bardzo, to już drugi dzisiaj, który się chce spotkać z Miłoszem, a Miłosza nie ma, bo jest na Mistrzostwach Europy. No proszę bardzo, jak nasz ten Miłosz Grodziski tutaj sprawił, że chłopak jest nie z Timobolem, nie z panosem Gionisem, ale z Miłoszem. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Kogo pozdrawiamy? Mojego brata i tatę. Pozdrawiamy tatę i brata i dajemy kciuczek do góry i dawaj i wspólnie razem krzykniemy: tenis jest cool. Uwaga, 3, 4. Tenis jest cool!